Przepraszam, że może znów odniosę się do, do tych skojarzeń z przeszłości, z dzieciństwa, ale to jest taki, taka fajna historia, która pozwala zobaczyć to, w jaki sposób czytamy słowo. Tak, no, Każdy z nas kiedyś był dzieckiem i, i inaczej czytał słowo. Jak czytałem o tej księdze, której nikt nie może wziąć, której nikt nie może otworzyć, której nikt nie może przeczytać, której nikt nie może zobaczyć, w sensie dotknąć, to tak, w jakim sensie było mi smutno, a z drugiej strony się bałem, bo tak zawsze pamiętam, że to jest księga, w której jest zapisane moje życie. Nie chciałbym, żeby ktokolwiek czytał moje życie, a nie daj Boże, dziś już tak sobie patrzę, nie chciałbym, żeby ktokolwiek interpretował moje życie. A popatrzcie, jaka tutaj dzieje się historia. Moment, gdy, gdy jest ukazana ta księga w Apokalipsie i ta chwila, że do niej może podejść tylko jeden, tylko baranek zabity, ten który żyje i to on może wziąć księgę, on może ją otworzyć. To jest niesamowita rzecz, że ten, który oddał za mnie życie, ten, który z miłości umarł za mnie na krzyżu, za ciebie też, to on może przeczytać twoje życie, bo w tej księdze jest zapisane Twoje życie. To on je może zinterpretować. To, to jest właśnie taki ktoś, kto umarł za mnie na krzyżu, a teraz będzie y, czytał moje życie. Niesłychana historia. Kiedyś słyszałem historię o parze, o chłopaku i dziewczynie, którzy wybrali się zimą w góry. Ale złapała ich burza śnieżna, i nie potrafili znaleźć szlaku, i gdzieś się tak błąkali, 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 już byli bardzo blisko schroniska, kilkanaście metrów od schroniska, i tam zamarzli. Położyli się razem i zamarzli, bo ta burza śnieżna była tak gęsta, że oni nie widzieli świateł. Schroniska, na drugi dzień ich znaleziono. Właśnie kilkanaście metrów od schroniska. I to jest tym bardziej poruszające, że to było już tak blisko. Że tam kilka kroków brakowało, żeby zostali uratowani. I ta, ta, ta bliskość ratunku jest tutaj najbardziej jakoś poruszająca, wstrząsająca. Dlatego też dzisiaj Jezus płacze nad Jerozolimą, bo sam Bóg do nich przyszedł. Zbawienie nie może być bliżej człowieka niż wtedy, kiedy Bóg przychodzi, a jednocześnie można tego Boga odrzucić. To jest, to jest wstrząsające, to jest poruszające, że, że można mieć Boga na wyciągnięcie ręki i go odrzucić. I nie chodzi o to, żeby teraz oskarżać siebie czy kogoś, ale żeby zobaczyć, jak to jest smutna, przejmująca i tragiczna sytuacja. Być tak blisko zbawienia i nie skorzystać z tej okazji, tak jak mówi Jezus, nie rozpoznali dnia swojego nawiedzenia, nie zobaczyli, że Bóg już jest między nimi i przez to sami siebie wydali na potępienie.